No, tak więc jedziemy z koksem. Well, take him for a spin. If you want to turn, just shift your weight. The boosters will take care of the rest. Dobra, raz jeszcze, powtórz. Co mamy zrobić z tymi hoverbootsami? How do I go faster? Alarm backs after my own heart. Try hitting the accelerator. R2, dobra. O, możemy tutaj przyspieszać elegancko. R2-eczką. I've set up a small practice course for you over here. Come on back when you're ready to give it a shot. I okej, chyba możemy z nim teraz pogadać. Looks like you've got the basics down. Now let's try something a bit more challenging, like this hoverboot course. O kurde, ja pierdziule. Czuję się teraz jakbyśmy robili, wiecie, hunterowy tutorial ze Spyro 2 i 3, tak szczerze. O kurde, do... Ja pierdziele. What? O kurde, ej! Chyba się uda. No kurde, ty, dostaliśmy się tutaj za pierwszym razem. Dawaj, 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 dawaj. Well done. You're a faster learner than your father. I have one final test set up over there. Are you ready? Nie no, kurde, jedziemy dalej, ty, zajebisty tutorial. Follow me. Zobaczmy, co tutaj teraz będzie się święcić. Dawaj, dawaj. Now for your final exam. We'll test your speed as well as your skill. You must complete the course and grab every flare along the way in under a minute. If you succeed, I may just let you keep those hover boots. Okej, żeby zdać egzamin, musimy zebrać te zielone flary. Czy tam zielone ognie, nie wiem co to dokładnie jest, tak szczerze. Więc no zróbmy tak. 23 w minutę mamy zebrać. A zebrałem, dobra, Jezus Maria. O Jezu, wystraszyłem się, nie powiem, że nie. Dobrze, 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 dawaj, 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 damy radę, damy radę. Nie poddajemy się, nie poddajemy się, jedziemy z koksem. Da, kurde, easy. Egzamin zdany. Ion coils might be a bit rusty. You'll get used to them. Thanks. So what now? Storm Nefarious's stronghold? Force him to tell us where the clock is, huh? Nefarious would be foolish to reveal that information to us, no matter what we do to him. But we have an advantage I did not have before. A contact inside the clock. Clank? How are we gonna talk to him? General? My ship's this way? No thanks. I brought my own. Meet me in Axiom City, planet Tarachnos. What are we looking for in Axiom City? A way to talk to Clank. No, tak więc egzamin, jeżeli chodzi o hoverbootsy, został zdany 100%owo. I przy okazji mamy trofkę, zajebiście. Bardzo mi się to podoba. Więc teraz tak, generał Azimut poleciał w Axiom City, na planetę Axiom City. Więc my również musimy za nim polecieć, ponieważ on poleciał swoim statkiem. Ratchet mu oczywiście zaproponował, żeby
polecieli jego statkiem, no ale on się uparł, że chce swoim, tak więc no niestety, no zmuszać, że tak powiem, nie możemy, że tak powiem. I co tu mogę jeszcze tu dopowiedzieć? No jak słyszeliście, dowiedzieliśmy się, że jest szansa, że właśnie w tym wielkim zegarze jest Klang, więc musimy się tam po prostu wybrać w tamte rejony. No i przy okazji tam Ratchet wspomniał odnośnie Nefariusa, że skoro już opanował mechanikę hoverbootsów i wielu tam innych umiejętności, no to być może Ratchet mógłby skopać dupę bezproblemowo Nefariusowi, ale no generał Azimuth uspokoił Ratcheta, mówiąc, że to jest jeszcze za wcześnie na takie gdybania. Tak więc no musimy teraz zobaczyć, gdzie jest ogólnie nasz statek, bo ja szczerze nie wiem, jak ja mam się stąd wydostać teraz, prawdę powiedziawszy. Więc troszeczkę lipa, nie powiem, że nie. Chyba, że muszę stąd dosłownie wyjść autentycznie, no ale nie wiem, gdzie tutaj jest wyjście. Szczerze już nie pamiętam, what the fuck? Co to się dzieje? No tutaj już, kurde, wracam z powrotem do tego, co robiłem wcześniej, więc... Gdzie tu jest wyjście? Halo, give me a exit, give me a exit. Dawaj mi exit jeden z drugim. Patrzcie, Zoni, Zoni, kurde. O, ty kurde mały gnojku, ja cię dorwę zaraz. Co ty? O nie! Ej, to mi się nie podoba już, to mi się nie podoba, kurde, Zoni mnie wykiwał. Ale na szczęście tutaj jest, dobrze, bardzo się cieszę z tego powodu, że on tutaj jest. Bo nie powiem, trochę bym się zdenerwował, jakby się okazało, że to jest, wiecie, na takiej zasadzie, że on sobie tutaj przyleci i tyle. Tyle go widział. Aha! Aha! Zoni nas chyba prowadzi do tego, gdzie jest tam nasz samolot. Znaczy samolot, Boże. Nasz statek, kurde. Czy mi się wydaje, czy w momencie, kiedy opowiadałem o generale Azimuth, że on nie chciał tam lecieć naszym tym, to czy ja powiedziałem samolotem czy statkiem? No mam nadzieję, że ja powiedziałem z statkiem, kurde, bo trochę przypał będzie, jeżeli nie. Ja pierdzielę, ale ten Zoni jest upierdliwy, bez kitu, widzicie to? Wy to widzicie, kurde? Boże święty, już szósty Zoni uratowany. No spoko, tylko że no kurde, nie będę tego ukrywał, że pościg za nim był dosyć, kurde, no upierdliwy. No ale dobra, wróćmy w takim razie do naszego statku kosmicznego i wypadamy z tej lokacji. Już nie ma co tutaj zwiedzać. Koniec tego dobrego, lecimy stąd. TrueMaster 500. Okej, okay, jakiś upgrade żeśmy dostali. Na czym ten upgrade polega? Przekonajmy się. Może jakiś tutaj, nie wiem, będzie miał generator tych Zoni wbudowany. Byłoby śmiesznie, nie powiem, że nie. Vela Sektor. Tu stwierdziłem, że dam cięcie po prostu, no bo po co mamy to zostawić, skoro to jest ekran ładowania, więc mam nadzieję, że nikomu to nie będzie przeszkadzać. I've keyed into your nav unit so we can communicate. Copy that. So, what's in Axiom City? A company called Pollux Industries. Nefarious hired them to locate Zoni technology. They keep a database of every obsidian eye in the universe. Oh yeah, I found one once back on Murdergras. Too bad the Hulafoids dismantled it. Pollux won't just let us waltz into the building. We may have to be a little... aggressive. I'm ready. Elegancko. To właśnie tutaj mamy wylądować. Axiom City. Elegancko. Właśnie o to chodziło. To właśnie tutaj mieliśmy polecieć. Tam po boku mogliście zobaczyć, były takie małe planety. Ale jak wiadomo, te planety, na tych małych planetach są Zoni. O kurwa! Ja pierdolę! Co to jest? O kurde! General, come in. I just landed in Axiom City. Where are you? I'm afraid I've run into a bit of trouble. I had to make a slight adjustment to our plan.
What kind of adjustment? Attention, citizens. Rural Wombat Alistair Azimuth has been spotted within city limits. Troopers have been mobilized for your protection. Mua pierdziele, moi drodzy. Rocks Plaza and wait for me to make contact. Spójrzcie tylko na to. Co to kurwa jest? Co to kurwa jest? Ja pierdziule. Ej, co jak co, ale to jest jak dotąd najładniej wyglądająca planeta. Autentycznie, kurde, nowoczesne jakieś takie kurde miasto. To mu w ogóle przypomina mi, nie wiem, Jetsonów dosłownie, że kurde, wszędzie statki kurde takie latały, wszędzie takie latające pojazdy były. A jak nie Jetsonów, bo hehe, takie śmieszne skojarzenie, to mi strasznie Japonię przypomina, nie wiem dlaczego. Może dlatego, że dużo teledysków oglądałem, jeżeli chodzi o jakieś tam muzyki i właśnie tam leciały teledyski na przykład z Japonii, gdzie były też takie ogromne ekrany, gdzie na przykład było zdjęcie wyświetlane jakiejś tam postaci albo jakiegoś DJ-a, który stworzył na przykład dany kawałek. No coś pięknego. I możemy teraz z swingshota korzystać. Ja pierdziule. Transport hub, dobra. Oh my god, co tutaj się dzieje? No twórcy kurde zaskakują mnie z każdą planetą następną. Dobra, gdzie ten Zoni z pieprzu? Bo ja go widziałem, nie żeby coś, ale... No nie uciekniesz przede mną, Zoni. Nie tym razem. Tam jest kurde, widzicie? On kurde za każdym razem na nas czeka. Ja myślałem, że on będzie tak uciekał po poziomie, no ale jednak nie. No możemy sobie z tymi tutaj zagadać, widzę. Another Lombax? Typical. Who do you think you are? Hover booting over everything in sight like it's your own personal playground. You mean the criminal the authorities are looking for? He headed towards the spaceport, hover booting off these transports like a vandal. In the market for Zoni technology, are you? Well, I'm afraid they've already signed an exclusive contract with someone else. A doctor, if I recall. You mean you don't even know where you are? This is Axiom City, home to the most intelligent life forms in the universe. We won Polaris's brainiest race competition 3,000 years in a row. To są właśnie terachnoidy, tak? Dobrze zapamiętałem, bo widzę, że tak jakby gra nam tutaj chce zasugerować, że to jest właśnie chyba jakiś lud terachnoidów. Więc Axiom City charakteryzuje się tym, tak jak ten terachnoid tutaj powiedział, że mieszkają tutaj same mądre istoty. Wow, naprawdę kurde, zajebiście. No nie zauważyłem po waszych kurde wielkich dyńkach, że jesteście mądrzy, naprawdę. Półgłówki jedne. No autentycznie, no kurde, przechwala się, że o, bo tutaj same mądre osoby mieszkam, same mądre postacie. No dobra, fajnie, szkoda, że tylko wy się uważacie za tych mądrych, nie żeby coś. A ja lubię być wredny, oj, czasami lubię być wredny, jeżeli chodzi o takie rzeczy w grach. Dobra, gdzie mam zatem iść? A, swingshot. Hehe, elegancko. Dobra, gdzie ten Zoni nam spieprzył? Ej, właśnie zapomniałem, że Zoniego mamy ścigać. Gdzie jest Zoni? Zoni, where are you? Kolejna jakaś teczuszka z upgrade'em. Warto zebrać. Nie żeby coś. Zobaczmy, co tutaj ciekawego. Elegancko. Elegancko, kurde. Dobra, teraz zobaczmy, co byśmy mogli tutaj subgrade'ować, o ile coś możemy. A, możemy tylko kolor zmienić, serio? Nie, no to bez sensu trochę. No to takie XD. Niech się samo wtedy subgrade'uje, no bo nie ma to sensu najmniejszego. No ale kolejna teczuszka z upgrade'em jest zebrana, tak więc nie mogę narzekać. Grit is good, okej. Jest! Jest Zoni! Jest Zoni! O ty kurde! Ścigamy, kurde, ja pierdzielę, no, ale mnie strollował!
Ja pierdziule, no. Serio. Serio, kurde. Ale to mi się już serio nie podobało, jak mnie ten Zoni strollował. No co ja mu zrobiłem takiego? Ja tylko chciałem go złapać, no. To mi się już, kurde, najmniej podoba. To było bardzo słabe i nie polecam. 2 na 10. Serio, to było nie na miejscu trochę z jego strony. Dobrze, że w raczecie nie ma tego, punktów zdrowia. Runda czwarta, padalcu jeden mały. Teraz się dorwę. Ha, kuźwa! W końcu się udało! Ja pierdolę, ale on mnie trollował na każdy możliwy sposób. Jezus Maria! Jezu, w końcu mogę odpocząć od, kurde, łapania tego małego, kurde, ścierwojada. Nie no, dobra, może aż tak źle nie było, ale kurde, no, no masakra, ja pierdziulę, no. Dobra, mogę teraz się za właściwą część poziomu zabrać, a raczej misji. Jakkolwiek to brzmi. W ogóle całe szczęście, że w Ratchecie nie ma tego. Nie ma żyć do zbierania, na przykład tak jak w takim Crashu czy Spyro, bo wyobraźcie sobie, jakby to miało wyglądać w przypadku zbierania żyć w Ratchecie. Przecież ja bym tutaj game overy klepał na prawo i na lewo, więc... No sorry. Ja się cieszę, że nie ma tutaj jednak systemu takich żyć, o. Bo to, że tam zbieramy HP, no to wiadomo, o co chodzi, nie? I wydaje mi się, że chyba, żeby ruszyć dalej, to chyba musimy wziąć udział w tym całym śmiesznym wyścigu, tak więc no zróbmy to. Chyba, że to jednak nie jest w tym śmiesznym wyścigu, ale nie wiem, pewności nie mam. O nie, znowu on? Aha, unicestwiłem go, ale on przy okazji mnie dorwał. Dobra, padł. Jezus Maria, myślałem, że to ja padnę, ale okazało się, że jednak on nie wytrzymał. Bardzo dobrze, chuj ci w dupę, gościu. Jezu, jak ja nie lubię naprawdę tego robota. Przysięgam wam, że no automatycznie, no pozbyłbym się tego chuja z gry, no ale no niestety musimy znosić jego tutaj towarzystwo. Choćbyśmy chcieli się zesrać, to niestety nie można. O, i możemy dostać się dalej. O, proszę. Woo! Elegancko. Naprawdę, hoverbooty to teraz tutaj... Hoverbootsy to tak na dobrą sprawę tak ułatwiają teraz tę gierkę, że to jest masakra, no nie? Another wombat. Come back to vandalize more equipment? Mind your manners. Any super intelligent being can see that this is a different Lombax. My colleague is just upset about the rebel Azimuth destroying the terminal. The firefight triggered Axiom's defensive grid, and now the entire city's closed off. Maybe you can help. What's he gonna do? Fly over the grid and activate the reboot switches? Ah, I'd love to see that. A to ja kumam, dlaczego oni się tak boją tego, że raczej tutaj coś może zniszczyć, no bo przecież tutaj Azimut był przed nami i Azimut tutaj, że tak powiem, im terminal zniszczył, jak sami zresztą nawet potwierdzili tutaj. Więc no, kurde, Azimut, ty nieładny ty, kurde. Ja myślałem, że ty tutaj taki, wiesz, prawy, sprawiedliwy, nas tutaj nauczysz, co i jak i gdzie, taki generał z ciebie dobry, a ty tutaj takie brzydkie rzeczy robisz. Nieładnie. Niszczysz, kurde, komputery innym? Po co? Dlaczego im to robisz? Czy ty nie rozumiesz, że ludzie mogą się zezłościć? Pytam się, no. Pytam się ciebie, no. Nie rozumiem. Nie rozumiem kompletnie twojej postawy. No ale jeżeli chcesz, no to możesz z hoverbootsów w pierdol dostać, tak więc...
Ja pierdolę, co ja gadam? Tak to jest, moi drodzy, kiedy głupawka wchodzi, a ja mam bardzo często tak, że mi głupawka wchodzi na pełnej, więc... Alert! Alert! Wombat detected near avionics terminal 9. Dispatching units.